chcielibyśmy przede wszystkim życzyć wszystkim nauczycielom dzisiaj wszystkiego najlepszego z okazji święta, ale nie tylko nauczycielom, bo również wszystkim dyrektorom placówek i wszystkim osobom, które po prostu na co dzień angażują się w wychowanie młodych obywateli, w te działania edukacyjne. I chcemy też, żeby krakowska edukacja, oświata były z jednej strony nowoczesne, ale z drugiej strony otwarte, tolerancyjne, empatyczne, antydyskryminacyjne. Od stycznia już zapowiedzieliśmy, że Wydział Edukacji będzie miał trochę inną strukturę. Będzie to Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych. Chcemy, żeby krakowskie szkoły na nowo mogły być odważne, żeby mogły być współpracujące. My będziemy także jako Wydział Edukacji dostarczali kolejnych projektów edukacyjnych. Jednym z nich jest właśnie Respektuj.pl. To projekt skierowany do uczniów, do nauczycieli, który jest właśnie poświęcony takim zjawiskom jak przemoc i dyskryminacja. Dyskryminacja nie ma płci, nie ma rasy, nie ma orientacji seksualnej. Dyskryminacji doświadczają ludzie z różnych powodów i dyskryminacja i przemoc inaczej wygląda w szkole krakowskiej, inaczej wygląda w szkole podkrakowskiej. Każdy gdzieś się z nią zmaga. Ale przemoc i dyskryminacja są po prostu złe i dlatego chcemy dać nauczycielom narzędzia, żeby zwłaszcza krakowscy nauczyciele podjęli działania edukacyjne, by przeprowadzili w szkołach lekcje w oparciu o scenariusze już dostępne na stronie www.respektuj.pl, no albo o swoje autorskie materiały. Myślę, że na pewno jako szkoła numer 151 w Krakowie z oddziałami integracyjnymi podejmiemy te działania, ponieważ program jakby utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robiliśmy na małą skalę, znajdzie poparcie właśnie w mieście, znajdzie poparcie wśród rodziców i różnych osób. Ja zostałem zaproszony do projektu przez Darka w zeszłym roku. Bardzo się cieszę, że tak się zmieniły okoliczności, bo w zeszłym roku nagrywaliśmy film na temat programu Respektuj.pl pod Teatrem Słowackiego, trochę na telefonie Darek nagrywał. Dzisiaj już jesteśmy w takim zacnym gronie w Urzędzie Miasta Krakowa, więc mam poczucie, że ten projekt dostaje kolejny poziom i mam nadzieję, że dzięki temu będzie jego działanie coraz szersze.